Stowarzyszenie Polskich Kombatantów zaprasza na bankiet w celu uczczenia rannych żołnierzy kanadyjskich i uczestników niedawnych misji pokojowych, wojen i konfliktów zbrojnych. Celem przyjęcia jest zebranie funduszy na potrzeby zarządu głównego SPK, jak i organizacji Wounded Warriors, której działalność poświęcona jest głównie rannym kanadyjskim weteranom wojny w Afganistanie. Podczas wieczoru ojciec Janusz Błażejak pobłogosławi urnę z ziemią z Monte Cassino, która pozostanie w Muzeum Koła nr 20 SPK. Bankiet odbędzie się w sobotę 8 maja w domu SPK przy 206 Beverly Street w Toronto. Koktajl o godzinie 17. Dziś o godzinie 19 w Queen Elizabeth Theatre na Exhibition Place w Toronto odbędzie się koncert legendarnej Budki Suflera. Wstęp na niewątpliwe wydarzenia artystyczne będące częścią uroczystych obchodów święta Dnia Polonii jest bezpłatny. Koncert jest finansowany z Funduszu Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Dziś o godzinie 19 w kinie Cumberland 2 przy 159 Cumberland Street w Toronto odbędzie się projekcja filmu dokumentalnego Dariusza Jabłońskiego pod tytułem Gry wojenne. Bohaterem trwającego 110 minut filmu jest pułkownik Ryszard Kukliński, który przekazał na Zachód 40 tysięcy stron tajnych materiałów Układu Warszawskiego. Na seansie obecny będzie reżyser filmu. Zawiadamiamy Państwa, że od dziś do 24 maja w Harbour Gallery przy 1697 Lakeshore Road East w Mississadze czynna będzie wystawa prac dwóch wybitnych artystów polonijnych, malarza Leszka Wyczółkowskiego i rzeźbiarza Wojtka Biczysko. Więcej informacji na temat zapowiadającej się niezwykle interesująco ekspozycji na podanej stronie internetowej. Polsko-Żydowska Fundacja Kulturalna zaprasza na projekcję filmu dokumentalnego Jolanty Dylewskiej Paulin Okruchy Pamięci. W poniedziałek 10 maja o godzinie 19.30 w Innis Town Hall na Uniwersytecie Torontońskim przy skrzyżowaniu ulic St. George i Sussex. Film z narracją Piotra Franczewskiego zawiera m.in. unikalne zdjęcia filmowe z okresu międzywojennego wykonane przez obywateli amerykańskich goszczących u swych żydowskich krewnych w Polsce. Film jest jakby kontynuacją wystawy archiwalnych zdjęć pod tytułem A ciągle widzę ich twarze, prezentowanej 5 lat temu w Toronto. Autorka filmu ożywiła te nieruchome fotografie. Po seansie profesor Piotr Wróbel podzieli się refleksją na temat społeczności żydowskiej w Polsce międzywojnia oraz poprowadzi dyskusję. Stowarzyszenie Studentów Polskich na University of Waterloo zaprasza na sympozjum pod tytułem Understanding Poland we wtorek 11 maja o godzinie 19 na terenie uczelni. W programie informacje na temat historii Polski, panel dyskusyjny oraz pokaz filmu Andrzeja Wajdy Katyń. Od godziny 10 rano czynna będzie wystawa pod tytułem PRL – Tak daleko, tak blisko, przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej. Związek Narodowy Polski Gmina Pierwsza zaprasza na kolejne spotkanie z kulturą polską. W piątek 14 maja o godzinie 19.30 w siedzibie gminy przy 71 Judson Street w Etobicoke wyświetlony zostanie film dokumentalny Solidarni 2010. Zarząd Polskiego Klubu Tenisa Stołowego Centrum informuje, że 15 polonijne mistrzostwa odbędą się 24 maja o godzinie 9 rano w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississadze. Nagrody, puchary, medale, dyplomy i upominki. Zgłoszenia do 22 maja pod podanym numerem telefonu lub adresem e-mailowym. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu Polskiego Studia. Żegnając się, życzę udanego i słonecznego.